Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mam dzisiaj ochotę trochę do Was pogadać i pomyślałam, że nagram jakiś taki luźny filmik, taką mini recenzję szmatki muślinowej. Ja już ją mam jakiś czas i powiem Wam trochę, co ja o niej myślę, jak mi się ją używa i czy jest tak naprawdę warta zakupu, czy możemy ją zastąpić czymś innym. I tak, ja tą szmatkę kupiłam głównie ze względu na tę szmatkę. Kupiłam też ten produkt Lizer, do którego ona jest dołączona. I niestety od razu powiem, że produkt Lizer, ten do mycia buzi Hot Love Cleanser, jest o wiele lepszy niż ta szmatka. Znaczy w tamtym się zakochałam, a ta szmatka, która była tak naprawdę główną sprawczynią tych zakupów, okazała się dla mnie zbędna. Zaraz Wam powiem dlaczego. Ja mam tutaj jeszcze ze sobą takie gąbeczki z Rossmana, tym razem kupiłam. Wcześniej używałam też takich z Body Shopu, teraz kupiłam z Rossmana. To są takie gąbki, których ja używam. Ponieważ ja najpierw tak, zmywam makijaż płynem micelarnym, później używam żelu do mycia buzi, który jak zmywam go ręką, jakikolwiek, czy to jest żel, czy to jest krem, to jakoś zajmuje mi to trochę więcej czasu niż normalnie. Nie mogę jakoś tak do końca tego produktu pozbyć się z buzi i dlatego właśnie używam takich gąbeczek. Tak jak mówię, wcześniej z Body Shopu, teraz mam takie, które też się sprawdzają bardzo fajnie. One są miękkie, delikatne, także nie podrażniają mojej buzi. I ja tych produktów właśnie używam do usuwania produktu. Jakieś tam żeli właśnie, czy kremów do mycia buzi. I tak samo używałam tę szmatkę, dlatego że tej szmatki używa się tak, że moczymy ją w takiej ciepłej wodzie, dotykamy buzi, otwierają nam się wtedy pory i można łatwo wszystko oczyścić. Później właśnie myjemy ją, jakby zbieramy nadmiar tych wszystkich produktów i później moczymy ją w zimnej wodzie i jakby zamykamy pory. Buzia powinna być wtedy gładka, taka rozświetlona, ładniejsza od razu. I powiem szczerze, że ja używałam tak tego produktu i po pierwsze, to jest trochę problematyczne, dlatego że ja takiej gąbki używam właśnie tak, że ja ją sobie zamoczę pod wodą i normalnie wszystko ścieram. Później wycieram buzi ręcznikiem, używam potem toniku złuszczającego i potem kremów i wszystkiego, co tam używam na przykład wieczorem czy rano. A z tą szmatką właśnie jest tak, że najpierw trzeba ją podłożyć pod ciepłą wodę, żeby to zadziałało. Później trzeba właśnie jakoś tak to ładnie zmyć, delikatnie masować buzię, żeby pozbyć się jej produktu i tego martwego naskórka. Później jeszcze moczymy w zimnej wodzie i znowu jakby myjemy buzię. Także dla mnie to jest trochę problematyczne i powiem szczerze, że ja nie widziałam żadnej różnicy między używaniem jakby tej szmatki, a używaniem jakiejkolwiek innej gąbeczki i całej mojej jakby takiej rutyny w demakijażu, czy w ogóle w myciu buzi. Dlatego, nie wiem, może jestem złą osobą do recenzowania takich rzeczy, dlatego że ja naprawdę nie widzę żadnej różnicy. Ja uważam, że takie gąbki, czy cokolwiek innego, czym ja sobie zmywałam tak naprawdę właśnie te resztki żelu i cały ten makijaż i no wszystko z twarzy, co mi ułatwia jakby pozbyć się tego wszystkiego, nie tylko woda i dłoń, nie wiadomo. Działa tak samo jak ta szmatka tak naprawdę, tylko tyle, że mamy z nią trochę więcej problemu. Takie gąbeczki możemy sobie, jak nam się zużyją, jak widzimy, że już coś dzieje się nie tak, albo nie wiem, po jakimś czasie, możemy kupić nowe, wyrzucić, to nie jest duży wydatek, bo one chyba kosztują, nie wiem, około 4 zł, jakoś tak dwie paczki, znaczy dwie w paczce. Ja już teraz też dokładnie nie pamiętam, ile to kosztowało. W każdym razie to nie jest duży wydatek. Taka szmatka to już trochę więcej i musimy ją prać co jakiś czas. Najlepiej byłoby ją prać codziennie. Także dla mnie tak naprawdę jest za dużo zachodu trochę z tą szmatką i tak jak mówię, ja nie widzę większej różnicy między oczyszczaniem buzi z taką szmatką. Ja używałam jej naprawdę dzień w dzień, i rano, i wieczorem, byłam bardzo delikatna. Ta szmatka też nie podrażniła mi buzi, nie porobiłam sobie nią jakby ją krzywdy przez to, że zbyt mocno ją tarłam jakby, bo faktycznie ona bardzo dobrze usuwa wszystkie produkty. Jeżeli na przykład ktoś z Was nie używał wcześniej jakichś gąbeczek, czy jakichś, nie wiem, szczoteczek do mycia buzi albo czegoś takiego, to ta szmatka pewnie się u Was sprawdzi i myślę, że zauważycie różnicę. Ale jeżeli ja codziennie tak naprawdę używam czegoś i tak do zmywania produktów i jeszcze toniku złuszczającego, który utrzymuje te skóry naprawdę w dobrym stanie, to ta szmatka no jest mi tak naprawdę zbędna i to jest bardziej taki gadżet, którego nawet nie chce mi się codziennie używać. Ostatnio naprawdę odeszłam od tego, bo po prostu mi się nie chce. Także ona leży, może mnie znajdzie kiedyś i wrócę do niej, ale na razie myślę póki co, no... Także tak, jeżeli, tak jak mówię, ja jej specjalnie nie polecam. Jeżeli ktoś nie używał jeszcze nigdy jakiejś takiej rzeczy, to myślę, że ta szmatka zrobi u niego efekt wow i będzie bardzo zadowolony. Tylko tak, musimy pamiętać, żeby być z nią delikatni, bo można sobie nią też zrobić krzywdę, można podrażnić troszkę buzię, także pamiętajmy o tym. A,
A tak, jeżeli ktoś, mówię, używa jakichś szczoteczek, albo jeżeli używa jakichś gąbeczek, czy czegokolwiek do właśnie do usuwania, czy to makijażu, czy właśnie o oczyszczanie całej buzi, to myślę, że ten produkt jest naprawdę zbędny. Także takie jest moje zdanie. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Dajcie znać, jeżeli ktoś z was używał też matkę albo ma i bardzo lubi i czy naprawdę widzi różnicę między taką szmatką a innymi produktami. Bardzo chętnie się dowiem. Bo tak jak mówię, no u mnie to jest tak naprawdę rzecz tak jak każda inna. W ogóle mnie nie zaskoczyło to, jaki efekt uzyskiwałam właśnie po używaniu tej szmatki, także nic się nie zmieniło tak naprawdę u mnie w mojej pielęgnacji i w moim stanie skóry. Także to by było już wszystko. Tak jak mówię, dajcie znać, czy u was się sprawdziła ta szmatka. Ja się z wami już żegnam i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!